Dzisiaj gościmy w hodowli kolegi Janusza Raka. Witam serdecznie. Witam serdecznie. I tutaj mamy kolegów. Witamy, dzień dobry. Z kraju. Zresztą też czterech kolegów ze wspólnego głębnika z WG Zamój Pigeons Loft, czyli mamy tutaj Jerzego Grobelnego z Krakowa, Andrzeja Rewódzkiego z Legionowa. Dominik Soszka akurat zaczyna hodować zamojskie. Marcin Burzawa, to jest ten od Nawigatora. I Wojtek Kudyba, no to chyba wszystkim doskonale znany hodowca. Jesteśmy u Janka Raka w hodowli Van Vet. Tacy chłopcy, którzy piszą, że są dojrzali przez rzecz z kropką, mówią, że to jest Van Welfron. Natomiast dzisiaj chcemy też tym chłopcom pokazać, na czym polega profesjonalna hodowla gołębi. Bo chłopcy tam dużo na Facebookach piszą różnych haseł i zaczepiają poważnych ludzi. Natomiast chciałbym wam też powiedzieć troszkę na temat Janusza Raka. Jest to hodowca z wieloletnim stażem hodowlanym. Nie tylko hoduje gołębie zamojskie, rosyjskie, wysokolotne, ale też gołębie pocztowe. Ma bardzo duże, orliki polskie. Duże doświadczenie w hodowli gołębi ras węgierskich. Orliki polskie. Jest hodowcą, który ma wiele sukcesów na wystawach, a także w lotach konkursowych. No i tutaj do Janka należy wiele tytułów mistrza Polski w rasie zamojskiej, w rasie rosoczańskiej, wysokolotny. Także naprawdę jest to hodowca, który może się podzielić z innymi hodowcami doświadczeniem, wiedzą, taką praktyczną. Jest też sędzią, który od wielu lat ocenia gołębie na wystawach. Myślę, że naprawdę olbrzymia wiedza hodowlana. I tutaj specjalnie dzisiaj Janek zaprosił nas tutaj do siebie, do hodowli, żebyśmy się spotkali, porozmawiali na temat gołębi, też wymienili doświadczenia między sobą, a przy okazji zaprezentujemy tutaj kilka gołębi z hodowli Janusza Raka. No, witam serdecznie jeszcze raz, witam kolegów. Co chciałbym? Kilka takich nowości pokazać, które tam są dla mnie dosyć ważne. Pogoda nam się dzisiaj trafiła straszna, lało do tej pory. Ale nie pada i jest. Ale już okay. Nie pada. No, chciałbym pokazać takie gołębie, od których zacząłem nowe kolory praktycznie. To jest samiczka, była sprowadzona z Gorzkowa, Gorzków Osada, tak? Tak mi się wydaje. Wtedy pamiętam, bardzo fajna samica. Dała mi w połączeniu z samcem Adama Bartosika, takim czarno-białym samczykiem, bardzo ładne gołąbki. Ja sobie po prostu zbudowałem gołębie te czekoladowo-pstre, kawowo-pstre albo burorabe. Ten akurat jest ciemniejszy, ona jest taka ciemniejsza samiczka. Natomiast tutaj mam jej syna. Akurat już bardzo rozpierzony, już gołąbek jest sporo jaśniejszy. Tu już był gołąb żółty włożony. To tak wygląda, bardzo ładne oczy u tego gołąbka są. To takie z nowszych kolorów. Co jeszcze? Jest z tego roku, tu była samica do niego, ściągnięta z Zamościa. Nabyta na wystawie, pozdrawiam kolegów. Bardzo fajna samica, bardzo ją lubię. Proszę zobaczyć, jaki ogon tutaj. No, ogólnie wychowałem 4 młode z tych gołębi. Wychowałbym więcej, ale z białych rezygnowałem już na starcie po wykluciu. A dlaczego? No, bo nie lubię białych. O, tak uznajmy, że jak byłem małym chłopcem... Wielka niewiadoma bardzo często. To właśnie, to Wojtek z genetycznego punktu powie, że... Dlaczego z białych? No bo jeśli wiemy często dokładnie, po czym jest, czy to jest samiec, czy samica, to możemy wiedzieć, że ewentualnie w połączeniu z innym ciemnym, jednobarwnym uzyskamy jakieś pstre, które nas interesują. Ale jeśli na przykład po jakiejś parze, gdzie ojciec był żółty, matka kawowa, lub jakoś odwrotnie, wyszedł mi jakiś biały, nie wiem, co on będzie przekazywał. Najważniejsze jest to, że jak na przykład chcę pstre mieć na białych oczach, a wyszedł mi biały, to ja nie wiem, czy na przykład on nie będzie dawał pstrych na czarnych oczach. Czyli biały jest zawsze nie wiadomo. Jeśli jestem 100% pewny, po jakich jest gołębiach moich,
że po takich rodzicach, po takich, to, wtedy można, to można go zostawiać, ale wystrzegałbym się kupowania od kogoś, gdziekolwiek nabywania białych kołek. No bo wyobraźcie sobie, że dajecie białego po żółtych, po czerwonych, do białego po niebieskich. Lub po pstrych, który miał zawsze czarne oczy. No, ale w ogóle wtedy te kolory się przemieszają przecież. Kolory się przemieszają, nie wiem co, jestem zdziwiony. Czyli tak jakbyś sparował żółtego, nie wiem, z niebieskim i się dziwił, co teraz, że na czemu dlatego, to wchodzi inny kolor niż jeszcze chciałem, a propos nie? tych, to są klasyczne diluty, tak, czyli ciemny, rozjaśniony. To samo co żółty, rozjaśniony, czerwony. I dlatego ten jest taki jaśniutki, samczyk, bo to jest niebieski rozjaśniony, widzimy? On będzie dawał piękne niebieskie, jeśli da mu się taką możliwość. A to jest rozjaśniony czarny. I po prostu dlatego one są oba kawowe, ale to jest zupełnie czekoladowe, jakby, tak. To jest, mówię, po czarnym, a ten jest po niebieskim. Ma w sobie jakby, on nie musi być po niebieskim, ale... Ten niebieskiego, tak. Tak, ten dilut, czyli to rozjaśnienie, dotyczy koloru niebieskiego w tym przypadku. W tym przypadku niebieskiego, w tym czarnego, a jak gdyby był żółty, to dotyczy koloru czerwonego. Tak. No dobrze, bo to też jest podpowiedź dla kolegów, którzy mają białe, nie wiadomo po jakich gołębiach i sobie chcą coś z nich spuścić młodych w jakimś tam kolorze, czy... Zresztą tutaj też warto byłoby powiedzieć o tym, co często jest przedmiotem dyskusji na forach internetowych. Takie jakieś dziwne dyskusje, że ktoś hoduje zamojskie właśnie takie pstre, tak, czyli krasę, i się dziwi, że mu wychodzą białe albo jednokolorowe. Umówmy się wszyscy raz na zawsze, tak, że to jest naturalna cecha, to jest naturalna cecha, to jest tych gołębi. Tak. Jeżeli hodujemy zmienniaki, czyli też pstre gołębie, nie uzyskamy jednokolorowych gołębi w potomstwie, ani też białych, chyba że będzie to zmienniak, który zgubił wszystkie kolorowe piórka i będzie miał białe oczy, czyli zupełnie inny gołąb. I tak samo, jeżeli hodujemy szkapleżaki zamojskie, czy blankopy, nie uzyskamy potomstwa białego, tak? Całkowicie białego. Całkowicie białego. Więc tutaj te białe gołębie noszą w sobie, po tych gołębiach pstrych, geny tych jednokolorowych przodków i dlatego pod tym białym kolorem nie widzimy, jaki kolor jest ukryty, tak? Tak jest. Czy to jest biały po czarnych, czy biały po czerwonych, czy po żółtych, czy po niebieskich. Tak jak... Wiemy, że jest biały. A z mojego punktu widzenia, to tak ja to tak postępowałem, jak postępowało się kiedyś u mnie w rodzinnej wsi, że no biały to raczej nie był mile widziany gołąb, no już taki w ostateczności, ja bym go nazywał. No, musiał być wybitnie albo lotny, albo wybitnie ładny, albo jedno i drugie, żeby zostawał już w hodowli. Ja natomiast powiem, że ja białe, całkowicie białe gołębie lubię w locie, bo przy pewnej pogodzie znikają z oczu inne ptaki, a białego jeszcze widać. Na niebieskim niebie? Na błękitnym niebie. Słońce jak świeci, tak. Słońce jak przyświeci mu pod skrzydła, to białego widać, a czerwone, żółte, inne kolory czekoladowe już znikają. Więc kilka białych lubię, żeby było w stadzie. Tak samo jak bardzo lubię czarne ptaki, całkowicie czarne. One przy pewnej pogodzie są widoczne jeszcze dłużej niż inne kolory, które znikają wcześniej, jeżeli idą na kropkę czy w zakrycie. Wszystkie już z oczu znikają, a czarne jeszcze widać jako kropeczka. No tak, bo jak mamy gołębia białolotego na białych chmurach, to zlewa się w jedną całość, tylko korpusik zostaje. Dokładnie tak. Także rzeczywiście taki jednokolorowy gołąb, a też niebieskie, zamojskie często mają bardzo jasne pokrywy, przepraszam, spody skrzydeł. Tak. Także tutaj, ale on nie jest taki widoczny, ten gołąb na niebie, to czarny. To dotyczy lotu tych ptaków. W powietrzu coś innego jest ważne, no a jeśli ogląda się je w gołębniku, to inne cechy są ważniejsze. Tutaj mamy kolejne pokolenie, czyli to już są wnuki tej samicy. Tu jest jeden z wnuków, który już zostanie do rozpłodu prawdopodobnie. Już taki dłuższy gołąb wyszedł. Już mu się oczka domykają. Domykają, to znaczy, co że to znaczy właśnie? Ginie ten kolor ciemny i oko się robi perłowe. Zamyka, że rozrania zielnica, po prostu znika. Powoli znika w miarę dojrzewania oka. Tutaj były... To nie znaczy, że on urodził się z szeroko otwartymi oczyma, a teraz już je domyka. I on taki był, zwróćcie uwagę, że wyszedł już bardziej niebieski. Prawdopodobnie jest wpływ tej samicy, tej, która była sprowadzona z domościa. On taki jest już
i groszki ma, takie mocniejsze. Sprowadzona była też samica w zeszłym roku do hodowli, to była z gołębi Adama Bartosika, która po części stanowi ta Adama gołębie, bardzo zgrabne, takie krótsze gołębie, fajne. Ten czarnokrasy samiec i taka na ciętych oczach samiczka. Przybliż ją tutaj do tego, oko, żeby pokazać. Okej, okay, jest oczko. Tylko i troszkę jest jasnego u góry, tak. Tak, i ona pójdzie właśnie do tego samczyka tegorocznego. Jest cały taki kawowy groszek, tu fruwa gdzieś na dachu. Też prawdopodobnie będą obydwa samce, jakimś cudem, nie wiem, że będą obydwa samce. Jest jeszcze jedna samica młodsza, która jest na przykład z tej babki, czyli z tej samicy pochodzącej z Gorzkowa, zaparowanej na żółtego gołębia, żółtego kudybę, powiedzmy, i dołożona kolejna krew, że po prostu zamknie się tu już taka pula, gdzie podstawowy będzie tak zwany Bartosik, będzie ta jedna samica z Zamościa i gołąb będzie jeszcze kudyby, ale na podstawowy będzie. I wtedy będę z tych, tam powiedzmy, trzy pary tych gołębi zostaną i w tych dobierał sobie kolorystycznie. Czy będę chciał groszki, czy jaśniejsze gołębie, to już będzie to wszystko wychodziło. Ale będę w tym roku prawdopodobnie, jeżeli wszystko pójdzie, to będę parował burokrasę razem już w przyszłym sezonie. Warto o tym powiedzieć, bo jest takie powiedzenie, że zamojskie to takie gołębie, że nigdy nie wiadomo, co się po nich wykluje. Rzeczywiście tak czasami bywa w hodowlach, gdzie nie zwraca się uwagi na to, w jakich kolorach te gołębie krzyżujemy. Znaczy, krzyżowanie w kolorach nie jest złe. Nie, ale chodzi mi o co innego, Janek. Że jeżeli ty prowadzisz tą linię gołębi świadomie, to ty oczekujesz określonego potomstwa po tych ptakach. Określone kolory. Ja wam powiem, że jeszcze... Bo ty to planujesz po prostu. No to planowane, no to wiadomo. O to mi chodzi. Kolejne krzyżowanie tej samicy tegoroczne, bo to ona, ta samica znów zmieniła samca, był graniasty samiec włożony, czyli ten czerwony pstry, położony był na nią i dały takiego niebiesko-pstrego gołębia, gdzieś tu sobie fruwa i czerwono-białego z czerwonym ogonem. Czyli ten, ale ja nie posiadam gołębi czarnokrasych, mam tam kilka, ale nie rozmnażałem, a na przyszły rok chcę, żeby tak jakby wrócić do tego pradziadka czarnokrasego. Zostawiam tam tego graniastego i do niego dam gołębia siwokrasego, siwobiałego. Nie wiem, czy Wojtek da nam coś w włożenie takiego burego, żeby uzyskać czarnokrasę do graniastego. No i właśnie tutaj o to chodzi, bo zwróćcie uwagę, często hodowcy piszą, nie? Poszukuje samca czarnokrasego nam, poszukuje samicy czarnokrasej, tak? A tu się okazuje, że jeżeli wiesz, jak uzyskać te kolory, czerwono, to na bazie tego, co masz u siebie w hodowli, uzyskasz to, czego oczekujesz. Ja w tym roku złożyłem dwie pary. Kawowy samczyk z czerwoną samicą, krasę oczywiście obydwoje, i drugie był czerwonokrasy samczyk pożółty z kawową samiczką. I oczekiwałem, że mi dadzą czarnokrasę lub żółte. Dawałem wszystko i otrzymałem po jednej parze przepięknego żółtego, a po drugiej przepięknego czarno-białego. Czarny jak smoła, po prostu. Tak. A matka jest taka jak tu Janka, kawowa po prostu, a ojciec... I wcale nie miałbyś takiej gwarancji po dołączeniu tutaj czarnokrasego gołębia niewiadomego pochodzenia, tak, który wprawdzie świetnie wygląda, ale co on tam da... I po prostu ja wiem, że tego czarno-białego chciałem i on już jest czarno-biały. Tak. To nie znaczy, że on będzie... teraz mi wydawał czarno-biały, tylko czarno-biały, ale on jest czarno-biały i on będzie dawał mi czarno-białe, będzie mi dawał też te żółte samiczki, bo ten gendilum tam się przewala, ale ja to chciałem uzyskać i to uzyskałem. No właśnie tutaj odchodzi, nie, że się nie trzymamy kurczowo łączenia tych kolorów tak ze sobą, tylko świadomie uzyskujemy to, czego oczekujemy po rodzicach. Mając wiedzę, co z czym można łączyć. Czarno-biały to jest czarno-biały. Ja sekundkę wam przerwę, bo ja muszę zanieść zegar, bo dzisiaj są spisy gołębi pocztowych. Jeszcze macie lody, już młode lecą? Ja za dwie minuty wrócę, a wy sobie po prostu porozmawiajcie, bo to są ciekawe rzeczy o tych kolorach. A ja zaraz przyjdę i zmienimy troszeczkę asertyment. Tak, jednym słowem trzeba mieć wiedzę, jakie kolory z jakimi można łączyć, jeśli chcemy otrzymać dany kolor. To co byś, Wojtku, tutaj właśnie rozszerzył to zdanie Jurka?
No, żeby... Na przykład, nie wiem, chcę uzyskać potomstwo... Żółto-białe, że żółtokrasę. Żółtokrasę, o. To co mogę... Co muszę mieć, żeby zacząć hodować żółtokrasę? O. Żeby uzyskać żółtokrasę, a niekoniecznie mam rodziców tylko żółtokrasych. Żółty kolor jest taki, że to jest inaczej rozcieńczony tak zwanym genem dilutem czerwony, ale... To czyli czerwony rozcieńczony to jest żółty. Żółty, ale tak niebieski czy czarny rozcieńczony też to nie są ma to. Żółty, tak jest. Czyli ja z tych gołębi, mając tylko taką samicę i nie posiadając żadnych więcej żółtych, po dwóch latach uzyskam żółte gołębie. Z tego gołębia wyciągniesz, bo on ma gen rozjaśniający. Bo ja do niego dam. No właśnie, co czerwonego można do niej samczyka, dać? Na przykład. Czerwonego samczyka. Który ona rozjaśni. I wtedy wszystkie syny czerwone lub czarne będą w połowie miały gen diluta. Następnie tego syna dam na czerwoną samicę, jakąś tam, nieważne jaką, inną. Połowa córek będzie żółte. Już żółty. Tak. Bo jest gen dilut. Bo jest gen dilut. I trzeba ten gen wykorzystać. Córkę. Żółtą czyli córkę daję na wujka, który jest czerwony po kawowej, na przykład. I wtedy już połowę młodych mam i samców, i samic żółtych. No połowę to jest bardzo, bardzo po dużo. Po trzech latach paruję sobie dwa żółte i mam żółte. Z niczego, bo z takiej samicy. Takiego no i tutaj... jednego ptaka... Czyli jak ktoś szuka samicy żółtej, albo samca żółtego, bo ma super żółtą samicę, super mi latała, no i szuka 3 lata samca takiego samego. To nie po co? Nie stoi w miejscu. Po 3 latach ja identycznego wychowam i po drodze mam wiele A z lotnej gołębi możesz właśnie w innym kolorze sobie doszukać, tak jest? Oczywiście. No. I wcale nie będziesz się skupiał teraz na lotnych żółtych, tylko mogą być lotne zupełnie w innym kolorze. Kolejna sprawa i ten to, gen co... dilut wykorzystujesz do tego, żeby to potomstwo tak uzyskać. Tak, lotne żółte bardzo trudno jest zdobyć, bo chyba tak. To jest kolor kolor jest dlatego, że był zawsze słabszy, bo tak się może przyjęło, ale zawsze był bardziej poszukiwany i więcej ludzie go trzymali. Szanowany był, tak. Nie wypuszczali, gdybyśmy żeby nie hodowali zginęły. Tak dużo żółtych, jak teraz niektórzy mają siwych, czyli niebieskich, to byśmy mieli wybitnie linie żółtych lotnych. Po prostu kwestia ich hodowania i trenowania. Z tym, że niebieskich jest dużo dobrze latających, dlatego że to był kolor popularny. Był kolor ludzie popularny. Nie bali się ich wypuszczać, trenować. Łatwo się chowają, a kolejna sprawa jest... najmocniejsze, tak, no i są mocne. Niebieskie mamy. Bardzo łatwo wszystko włożyć i bardzo łatwo wszystko ukryć. Czyli... Bo niebieski mam, dominuje, tak? Nie, mam dużo niebieskich, które mi super latają. Ja nie wiem, czasami włożę tam szarika, włożę tiplera, włożę coś i się okaże, że te gołębie dalej tak samo wyglądają. Ale jak mam ładne czarno-białe zamojskie, na rwanych oczkach, na białych oczkach, na ładnej postawie, jak ja dołożę jakiegoś szarika czy tiplera, to bardzo szybko wychodzi mi dziadostwo. Od razu to od razu widać. Te złe cechy. W niebieskich tego nie widać. Dlatego ja zawsze powtarzam, hodujmy ładne zamojskie, na ładnych barwach, ładnych kolorach, na postawie, na oczach i żeby były lotne, a nie skupiajmy się właśnie tylko na niebieskich, bo to jest, często zatracamy się w tym. Hodujmy różne zamojskie, bo takie mają być. No i tak ty, Wojtku, hodujesz, tak? Czyli twoją taką myślą przewodnią jest utrzymywanie w hodowli gołębi ładnych. Przede wszystkim pstrych, tak? Czyli tak zwane krasy. Przede wszystkim na białych oczach i przede wszystkim na postawie potrafiących latać. I załóżmy, te gołębie akurat ciężko powiedzieć, ale jeden stoi ładniej, drugi gorzej, tak? Załóżmy to, co na ostatniej wystawie wybitnie podkreślił pan Gersztyn, że zamojskie właśnie mają mieć schowane plecy. Patrz jak ten gołąbek, nie? Żagielki to podstawa. I żagielki żeby nie było w ogóle widać kupla. Plecków, tak. Tak? Tak jak u krótkogodziowego zamojskiego tak. Jest ten kuper bardzo widoczny. Ma być patrząc z boku. O, tak jak ten teraz stoi, tak? Jakbyśmy patrzyli z boku, on tak, tak stoi. To nie widać kupra, bo tak. A właśnie to, co Marek powiedział, że dużo jest na zamojszczyźnie tak zwanych odpadów pokrótkodziobych, które po prostu są takie przełamane. Taki garb na kuprze mają. Tak, i ten tak kuper wystaje jak garb. I to jest tak. Wada po prostu. A we wzorcu linia pleców ma być jednolitą linią tak opadającą z góry na dół, tak? Tak. Te z tym garbem na kuprze jak latają, to mają ogon taki wiszący trochę w dół. A, no. To też widać w locie. To też widać w locie. To tak w wielkim skrócie. To zmienimy asortyment. Oczywiście w tym kolorze już u mnie w hodowli w tym roku wyszedł nawet gołąb. Boczan? To można nazwać? Boczan? Boczan z kaplerzek, tak. Są można, dwa takie można. Gołębie. Poczekajcie, bo ja się muszę pod mikrofon podpiąć. Janek, szybko sobie na razie tylko do kołnierza.
potem go tam schowamy. O. Dwa takie gołębie czekoladowe po samcu, który został przywieziony od kolegi z Hrubieszowa. Bardzo poczciwy i po czerwonej bociance od kolegi Marcina. Jeden jest czerwono, taki brudny czerwony gołąb. Jeden jest żółty blanco i dwa są takie bocianowate, właśnie takie czekolady, jak ja to mówię. Czekolady jednogroszkowe. Co chciałem jeszcze wam pokazać, to z takich gołębi dosyć bardzo ciekawych. I ostatnio te gołębie tam z linii tej, te gołębie na WG bardzo dobrze latają. To są gołębie zmienniaki naszego kolegi spod Zamościa, Maćka Harasiuka. Z Zamościa. Z Zamościa, no. To są gołębie tego typu. Takie duże, mocne. Ja miałem tego gołębie. Jest konkretny ogon. Długie. I bardzo ładnie, powiem wam szczerze, że te gołębie latają. Oczywiście ja zostawiłem sobie tam z kilkunastu jednego gołębia po tym gołębiu. Jednego gołębia po tym gołębiu. No to są ogromne, pierzaste gołębie, takie naprawdę. Zostawiłem sobie młodego samczyka. To już w tej chwili jest, on tak wygląda. To jest młody z tego roku. Młody z tego roku. W trakcie pierzenia, już dobrze grucha. Głowa mu się teraz pierze, no. Mam trzy samce z tej linii. Ten będzie młody, czwarty. Zobaczcie, on będzie dłuższy pewnie od ojca, nie? I tu jest samica wiśniowa na biały ogon, taka włożona. I powiem wam szczerze, że ja gorszego gołębia odłożyłem, w sensie taki tam miał jakieś tam gorsze rzeczy, gorszą głowę odłożyłem, no i okazało się, że bardzo dobrze latające. Zresztą ja miałem już Maćka gołębie zmienniaki, okazało się, że są, że bardzo dobre do lotu. To jest kolejny gołąb. Tu jest gołąb, którego wyhodował Marcin. Jego ojca wyhodował, czerwonego. Nie wiem, już nie pamiętam z jakich gołębi, wiadomo, że zmienniaków, nie? I dana była samiczka czerwona z białym ogonem. Normalnie czerwona, biały ogon mojego kolegi ze Żdanowa. I w ten sposób wyhodowałem taką sobie samicę, która będzie bardzo ładna. W tej chwili się bardzo mocno pierzy. I tą parę gołębi sobie zostawiam. Jest jeszcze kilka tych zmienniaków. Kilka tam już pojechało w Polskę. Ale ten na przykład uważam, że no krótszego wypuściłem, takiego bardziej na jak to mówią, po zamojsku szczurzym łbie. I zostawiłem sobie takiego dłuższego. Wiadomo, że z niego gołębie będą różne, krótsze, dłuższe. Mają te gołębie również krew gołębi żółtych. A co on w głowie ma złego? Ten akurat ma tego... Mówi się szczurzy łeb. Tamten miał taki wyciągnięty, taką długą głowę wyciągniętą razem z dziobem. Ten ma taki trochę przyklepany za bardzo. Za mało wysokie czoło. No tak. Za mało okrągłe czoło. Taki w ogóle, no taki pociągły łeb jakby. To jest ten samczyk. No, gnieździak, tak jak mówiłem, latał. Wychodzą żółte gołębie. Z tych gołębi tu jest też. Mam już z tych gołębi żółte. To jest akurat czerwone. I co teraz? Z czerwonych wyjdą żółte, ale tylko samiczki. Tak? Tak, tak. I to są tylko samiczki, bo to akurat to już nie podlega jakiejkolwiek dyskusji, że no, powiedzmy sobie, że o. I o czym tu mówię? To jest też z tej linii gołębi? Też z tej linii gołębi. To jest też z tej linii gołębi. Czyli będzie samiczka. To będzie już samiczka. Też jest białego gniazda, to taka późniejsza samiczka. Jest jeszcze jedna samica, która jest siostrą tamtej czerwonej, co ją przed chwilą pokazywałem. To są dwie żółte są siostrami, nie? Tutaj jeszcze. No coś jeszcze z takich nowości w hodowli. Ten samiec, zobaczcie, no to jest jeden z trzech samców. Jednego wyhodowałem ja z Maćka gołębi i jeszcze jest jeden. No to są samce naprawdę takie, no może te takie mówię, jak to
kaczkowate łebki. No, ja nie będę przypisywał nazwy regionowi, gdzie takie głowy są u gołębi, a są. No i ta głowa i tak jest ładna. Ale to są takie, kaczusie, jak ja bym powiedział. Ale gołębie, powiem, że gołębie są bardzo dobre, mocne, dobrze latające. Gołębie potrafią lecieć do 5 godzin, tam nie potrzeba już więcej na takiej długości gołębia i no takie pływanie, jak on płynie, nie? Piękny, wolny lot. No. Kolejne. Czekaj, Janku, zaraz pokażemy kolejne gołębie. Jedna z takich nowości w gołębniku Van Wet to są gołębie tak zwane miedziane. Były w zeszłym roku wychowane dwa gołębie, po samicy Kniaś, a i samiec był taki czerwony furc, ja to nazywam. Tam gdzieś na zdjęciach w hodowli, na Facebooku tego hodowli. Tego fursa, który ma brązowe te lotki. Tak, brązowe lota w środku. Tak, tak, to tak. Był samiec, którego kolega przywiózł. I ja go wziąłem. I dzięki niemu zbudowałem linię gołębi grochowych, nie? Bo on nosił takie cechy. Samica była z czerwonymi pasami, roztoczańska, a samiec był zamojski, furs taki. Bardzo ładnie czerwony od środka. Jeszcze bardziej był czerwony jak tutaj. Nabyta została na wystawie. Wychowane dwa samce. Jeden brzydszy, który latał do tego roku, do wiosny, gdzie go sokół zjadł, bo bardzo dobry lotnik był. I drugi został przeznaczony do rozpłodu. Obydwa były wystawiane z dobrym skutkiem, więc dokupiłem samicę od pana Piotrka. Też przy okazji warto wspomnieć, jak już trzymasz w ręku tego gołębia, bo wielu jest miłośników roztoczańskich wysokolotnych z miedzianymi grochami. Grochami bądź koledzy, pasami. Że to ma być gołąb z miedzianymi grochami, a nie z miedzianymi pokrywami skrzydeł bez grochów, tak? Tak, tak. Także tutaj na miedzianej... u roztoczańskiego jest to wadą, jeżeli tych grochów nie widzimy. Czyli na miedzianym tle są czarne jakby groszki. Tak ma być. No. Tak jak jest u tego tutaj ptaka. Akurat jest takie mniej symetryczne, ale są. Tą samicę nabyłem od pana Piotra z Gorzkowa. No. Oczywiście tutaj... Należy do nas, do związku, pan Piotr. Dziękuję serdecznie, bo fajne gołębie po nim wyhodowałem. Niektórzy powiedzą, że to nie ma znaczenia, bo hoduje się gołębie głównie po to, żeby latały. A te akurat jeszcze do tego latają. Natomiast my, jako hodowcy zrzeszeni w Polskim Związku, hodujemy też gołębie zgodnie z wzorcem. I jednocześnie dbamy o to, żeby latały, czyli żeby on ten gołąb latał, ale też żeby zachował wygląd, który jest od niego... Oczekiwany, tak jest. Tutaj został właśnie przeznaczyłem samca z zeszłego rocznego do hodowli. Został z nią zaparowany. To jest twojej hodowli gołąb? Tak, to jest gołąb i nawet Piotr kilkakrotnie. Piotr Pawelec, tak? Marcin podpowiada, Piotra że... kupiłeś tego gołębia. Piotra, pamiętam od Piotra... tego gołębia z ostatniej woliery tak, na wystawie w ona się wszystkim podobała. Pamiętam. Ja akurat chyba byłem pierwszy, który zdążył pana Piotra spotkać i udało mi się tak, nabyć. Tak, bo właściciela przy woliere nie było i... Nie było go bardzo długo, chyba do końca... Umowę kupna sprzedaży u notariusza. Tak, no ale bardzo mi zależało na tej samicy. Do tego samczyka. Wyhodowałem tak, dwa murzyny. Brudny kolor, on tam jeden z nich jest taki brudny. On nie będzie miał do nie końca. Nie będzie widać pod słońcem. No nie będzie, no ale tam jeden z nich jest. Jednego złapał już sokół, już zdążył. Jeden zmienniak, to już trzy. I jest czwarty gołąb, który już był w tym roku wystawiany, który się w tej chwili pierzeje i ma ten efekt, który jest zamierzony. Proszę zobaczyć. On w tej chwili pierzy i dostaje tej łuski. Będzie to bardzo ładny gołąb. Dużo miedzianego koloru. Przepiękny, ładny łuska kolor przepiękna. I też to będzie samczyk. Miedziana, nie czarna. Będzie samczyk. Też rzuci, nie? Długi. Już widać jak po pierzeniu pióra. Ma już tutaj są gołębie krwi Kniaś włożone, więc ta lotność się sporo podniosła. To jest młody po tej parze? Tak, to jest młody akurat po tej parze. Dwa były wypuszczone, takie gorsze. W tej chwili chowa się taki białolot, przepiękny, jak się wychowa, pokażę, no bo jest... No od razu jest piękny, nie trzeba czekać na pierzenie, bo jest przepiękny od razu.
No i myślę, że to jest z takich rzeczy, no ta para, no sami widzicie. No myślę, że chciałbym powiedzieć, że one dorównują Darka Krawczuka. Gołębio, no może im jeszcze brakuje, ale już uważam, ale dążysz, że... po prostu do tego... Dążę, tak. O co chodzi? Też mają być te gołębie, mają mieć odpowiednią postawę. Nie no mają tak. Być wyprostowane, mają być długie dosyć, tak? Średniej budowy. Tak, ale roztoczanski... No ja akurat wybieram średnie gołębie z tych. Ale nie może być krótki, o to też chodzi, nie? Tak. Samiec tu ma bardziej wydłużoną sylwetkę. No i też agielki widoczne, tak jest. Uważam, że Darka gołębie są w tej chwili najładniejszymi gołębiami w tym deseniu. Tak, Darek łuskowe... ma naprawdę nie, on ma... piękne, łuskowane to nawet gołębie. Dla mnie to jest w ogóle na tę chwilę niedyskusyjna kwestia, że Darek ma najpiękniejsze te gołębie, no. Najpiękniejsze. No i chyba teraz przejdziemy do jeszcze innych takich bardziej gołębi, już takich, bym powiedział, będą takie kontrowersyjne. Dobra, to gołębie. Za chwilkę obejrzymy te twoje kontrowersyjne. O. Oprócz tak zwanych kontrowersyjnych winerów, które tam trząsą całym internetem, ale jak widzę, że na Eliksie ja nie zdążam, bo ktoś z Mościa wykupił już, no... Wiesz, to są takie, taką dyskusję wczoraj czytałem, nie? Że pan mówi, że mieszają, a kolega do niego pisze, ale proszę pana, pan ma w gołębniku winery. No tak. No mam! No to po co pan mówi, że mieszają? No to, to jest... U pana się też mieszają. Tylko Janek, tym się tutaj różnisz, że świadomie hodujesz te gołębie i dążysz do tego, żeby uzyskać świadomie gołębia o określonych cechach, tak? No ja już mogę powiedzieć, że wiem, jak się gołębie na przykład jednolicie winerowate hoduje, czyli mają pełne lotka szymlowate, albo na przykład białolote gołębie winerowate się, czy białogłowe, jak się hoduje, bo już mam na ten sposób, na to doświadczenie. Zresztą pojechałem do paru ludzi na Zamojszczyźnie. No właśnie, tutaj może warto wspomnieć o tym, bo mówi się, że tych gołębi nigdy nie było, a ty poznałeś hodowców z Zamojszczyzny, którzy hodują te gołębie od bardzo dawna. No ja znam na przykład panowie Bencal, którzy mają od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat mieli te gołębie. Uważają je za bardzo lotne. Tam obok nich był też pan, który ma tak zwane, oni nazywają je czarne winery albo czarne zmienniaki. Są to gołębie czarnokropione. Ja akurat jestem, żeby ten gołąb był taki mazerowaty, czyli miał taką łuskę jak sokoły mazery. Mm-hmm. To jest dla mnie, w obecnej chwili jest to dla mnie cel, jeżeli chodzi o te gołębie winerowate. Już te gołębie były tam oceniane. Ja mam też gołębie całkowicie białe z tych gołębi, praktycznie białe, bo wychodzą mi całe białe. Ten samiec na przykład. On był na wystawie, ten samiec. Tak, ten samiec był normalnie oceniany. To jest ten samczyk z wystawy, tak jest. Oceniany. Jest po gołębiu siworabym czubatym, Wojtka Kudyby. Teraz jest strasznie rozpierzony, ale widać, jakie on ma żagle i tak dalej. Mocny, i on na ładnym oku. Ma takie szczątki czarnych piórek, prawda? Tak, gdzie nie, gdzie ma takie ciemne pióreczko, w ogonie ma takie... Dlatego a on to, był szymlowaty. To białe oko, bo to jest cecha gołębia szymlowatego. Tak, to szymlowatość. I tutaj nie będzie czarnego oka. Raczej tylko... nie powinno być, nie zgadzam się z tym, żeby było, no o tak ujmę to. Tu masz kolejnego. Poprzednia samica była biała po gołębiach krasych. Jeszcze wcześniejsza była niebieska. To dawały tam siwokrasę gołębie, czyli niebieskie pstre i jakiegoś szymla. Biała dawała czarnokrasę, bo była po czarnokrasych i dała przepiękną, białą na ciętych oczach. Tam ma jedno czy dwa pióreczka na szyi. Może pokażmy z bliska tego gołębia, Janku. Pokaż właśnie te wszystkie cienie takie charakterystyczne. Czyli tutaj na szyi to jest to taki... To jest taki żółty szymel, ja bym to nazwał. Tak. Ona jest fajny, bardzo fajny kolor. Zielony kolor. Tu jest rwane oczko, a tu drugie jest czyste oko, tak? Tak, ona jest taka żółty. Wojtek by powiedział, że to jest trikolor. No bo ona tak naprawdę to jest trzykolorowa, nie? I ona ma takie jeszcze tutaj na ogonku. Na ogonku i skrzydła. Na ogonku pokaż. Też ma wtrącenia koloru. Tak, i na skrzydełku ma takie pomazane lekko plamki. To jest ta samica, wywodzi się od... pochodzi z Malborka, dokładnie tam z okolic Malborka. Już tego nie pamiętam dokładnie gdzie. Ale też z Zamojszczyzny ten pan pochodzi.
Ta samica jest wyhodowana z gołębia pana Cierpiałowskiego, który twierdzi tam, że tam winerów nigdy nie widział i nigdy nie było. No a akurat ta jest dokładnie z gołębia pana Cierpiałowskiego wyhodowana. Hodowca się świadomie przyznał, że jej rodzic jest gołębiem pana Cierpiałowskiego. I ona akurat, a po tych gołębiach... też chodzi o to, że te winery, Janku, przede wszystkim też chodzi o to, że jest zachowana piękna postawa gołębia zamojskiego. I wszystkie cechy budowy... Ona jest akurat gołąbkiem takim... głowy i tak dalej, starasz się dążyć do wzorca, a tylko kolor jest inny. No gołębie, które tam już mam, takie młodsze, które są specjalnie już hodowałem, żeby były dłuższe, no to są w ogóle, już mają ogromne żagle, wielkie ogony. Takie są w typie, no ale tam były wkładane gołębie niebieskie, chrubieszowskie, no to wiadomo, to są już gołębie o bardzo obfitym upierzeniu, no i bardzo takie ogoniaste, nie? A tutaj nie zgadniecie, ale normalnie jest gołąbek graniasty, po tej samiczce, akurat po tej jest graniasty i był biały na ciemnych oczach, no ale zrezygnowałem z dalszej hodowli tego białego. Idąc dalej takimi dziwnymi, no ja spotkałem ludzi, którzy mają te gołębie kilkadziesiąt lat w różnym wydaniu. Ciemnodziobe, jasnym dziobie, prawie białe, prawie czarne i mówią tam winer, wiedyn, różnie to są mówione. No, no różne to są gołębie. Czy tu chodzi o to, że tą nazwę winer to nie ty wymyśliłeś? Nie, 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 to w ogóle ona tam była używana. Używana bardzo dawno, on rozpierzony w tej chwili ten samiec jest. Widziałem gołębia, natomiast pana Janusza Bukały. Na ogonku ma wtrącenia. Widziałem gołębia pana Janusza Bukały, który, powiem szczerze, był na jasnym oko, drobniejszej głowie, drobniejszym łbie, ogromnym upierzeniu. No przepiękny ten gołąb. Ja nie wiem, czy pan Janusz coś tam hoduje po nim, ale no... Ma tego winera. Ma. Pewnie jest cała linia tych winerów, ale ja widziałem chyba tego najstarszego samca, który wywodzi się ponoć z gołębi pana Emila Gałki, z tego co ja tam słyszałem. I tych gołębi bardzo dużo w Stabrowie było. Bardzo dużo, w różnym wydaniu, tak jak ja mówię, bardziej szymlowate, na przykład samca od Pawła Palucha mam, który ma tylko białą głowę, a tu jest cały szymlowaty. Jest takie... Gołębie są, no mówię... No i teraz ja one przede wszystkim były... kiedyś, że to, wiesz, wiedeński lotny, nie? Boże święty, niech ci ja ludzie nie wiem. Drodzy Państwo, tak naprawdę wiedeński lotny. To nie możemy sobie jasno odpowiedzieć, kto... No dobra, Janek, ale kto, wiedeński lotny ma tak głowę specyficzną. A nie, no to u głowy no to... Nie uciekniemy czarny, od tego, no proszę cię, no gdzie byś tutaj... Ludzie tam sobie... Iść, to... Ludzie tam sobie historie plotą tam różne, no co wiesz, tam winer, sobie... kto tam... Już im się wiedeński lotny ja pojawi, przypuszczam, nie? Że większość... To właśnie nazwa się wzięła na pewno... Tak samo jak w Polsce się mówi o winerku. Winer, no bo od kończatego gołębia. A winerek nie ma nic wspólnego z Wiedniem, tylko właśnie ma ten kolor tego kończatość. Winera szymlowaty i winerkiem został po prostu no, od koloru. To, tak i to jest. Tak już zostało i tam skąd, że to się jakoś tam i przyjęło. W Polsce, wiesz, za mężczyźnie, że się przyjęła mówi, taka nazwa. Szymlowaty. Chociaż czemu się dziwię, jak zamojskie gołębie nazywają się blankopami albo szwarszkopami. No przecież to są typowo nie to nasze nazwy. To są te nazwy, które w moim filmie o tym mówię, słuchaj, były książki niemieckie no na początku. Tak samo winer czy widyn. Na końcu XIX wieku, początku XX wieku, wszystkie dostępne książki z literatury były głównie niemieckojęzyczne i te czy, nazwy czy, się przyjęły. Ludzie mieli te rysunki, pamiętają je. Czy winer czy widyn, to są gołębie w ogóle totalnie... I teraz, nie... Janku, pokażesz nam kolejny pudło skarbów. To poczekaj. Poczekaj jeszcze mówią na sroki krakowskie. No tak, no szwarszko. No bo to jest czarna głowa, tak? Czarna głowa. No. Czarny ogon. Tak jest, to zaraz będzie kolejne, ja zrobię cięcie. Teraz Janek przyniósł kolejną partię gołębi, czyli rozumiem, że będziesz nam teraz prezentował tygrysy. Hodowli tygrysy. Tak, tak, to będą... Ty się na co dzień zajmujesz warszawskim zoo tygrysami. Tak, też. Ale nie takimi. No. Na co dzień zajmujesz się tygrysami w warszawskim zoo. Też. Ale w sensie dzikimi kotami, tak? Bo tam, tak. Na jakim pracujesz stanowisku? No jestem opiekunem. Jakimi zwierzętami się zajmujesz? Opiekunem zwierząt drapieżnych. No. Czyli co? Dużych kotów. Tygrysy, lwy, niedźwiedzie. Pantery. Też.
Także od ponad ćwierć wieku, także. Także tam. Prawie 30 lat już niebawem. Trzeba być uważnym. No tak, dzięki temu żyję. Chciałbym wam tutaj pokazać gołębie, które tam spotkałem niechcący też na Zamojszczyźnie. Między innymi... Podczas takich twoich podróży. Tak, tam gdzie dużo jeździłem i bardzo byłem z tym tak jakby zaintrygowany. Na początku się śmiałem i z winera, co to, ale jak zacząłem spotykać starszych ludzi, którzy zaczęli mi opowiadać. Opowieść jedna była o panu, który tam mieszkał koło szkoły rolniczej, miał gołębie ciemne, bardzo wolno latające i to mnie też jakoś tam pozbierało do kupy, żeby zacząć szukać, żeby się tym zainteresować. Znalazłem gołębie u pana Bencala, czarne gołębie, pod Lublinem pokazały się gołębie czarne, ostatnio tam na internecie gołąb czarny pstry się pokazał, tam, który tam ktoś złapał, chce bardzo duże pieniądze, a twierdzi, że to kok. A ten, co go złapał, chce te duże pieniądze? Tak, tam 500 zł. Patrz, on ludzi od handlarzy wyzywa. A to no, przejdźmy o, dalej. Jejku, patrz pan, ty. To nie ma o czym, nie, o czym. Oj, dobra, nie ma tu o czym. Mowa, no wszyscy wiemy, dobra. To akurat nie ma o czym mówić, bo to, tam ja bym tego gołąbka nabył, bo to akurat chyba była samica, może trochę brzydka, ale wiadomo, jakieś geny by mi tam wrzuciła. Ona jest jasna, czyli ma. I ma ten rysunek tygrysu. Jakby taka winerowata jest, tylko że jest czarna, no jest do niej powiedzmy gołębia czarnego, które wychodzą po tygrysach, wychodzą całkowicie czarne. Wkładasz tam i wtedy uzyskujesz tak duży procent tygrysów, już takich gołębi może tygrysowatych. Czyli wyjaśnijmy, na czym polega kolor tygrysowaty u gołębia. To jest gołąb, którym powinien mieć lotki i sterówki ciemne, czarne, nie? Bo może być czerwonym tygrysem, to u zamojskich jeszcze nie ma tego, ani u roztoczańskich. Są takie zmienniaki, które są bardzo już takie tygrysowate. Tygrysowate, nie? Tylko że one mają tutaj na przemian białe. Tak. A taka tygrysowatość, to gołąb powinien być od góry biały i rozchodzić się to powinno aż do ciemnego. Czyli, kolor raczej na końcach. Na końcach pior. Czyli, tak. Ale na pokrywacz tutaj powinny być pióra na przemian mieszane. W kolorze. Tak, mieszane. Tylko że to powinien od coraz jaśniejszego takiego, tak twierdzą, no, że to tak być powinno. Ja tam... No bo w wielu rasach kolor tygrysowaty, czyli głowa najjaśniejsza. No tak, tak. W wielu rasach jest. Odwrotnie niż u zmienniaków. No ja twierdzę, że powinna być najjaśniejsza. No, głowa już prawie biała. Żeby to ładnie wyglądało, czyli żeby kolor coraz ciemniej od góry. Słuchajcie, no utrzymujemy, jak takie tygrysy się hoduje, to są trzy rodzaje gołębi. Są za białe, za czarne i właściwe. Nie? No, żadnych się nie wyklucza, bo wszystkie są potrzebne. Czyli na przykładzie, no zacznijmy od tego, że nabyłem... No pokaż, bo na razie gadamy i nie widać. Nabyłem samca. Pokażę tego samczyka, który zaczynał tu tą linię. Był to samczyk sprowadzony z Zamojszczyzny. Pana Mariusza, który twierdził, że go złapał. O. Później jak się zrobił hukko tego gołębia, to twierdził, że go tam wyhodował po jakimś tam... No i tam różne tam historie sprzedawał tego samca. Oczywiście. Czyli pochodzenie jego dokładnie nie jest znane. Nie jest znane, tak. Jest tak, bo objęte... Posiada wiele wersji. On teraz jest strasznie rozpierzony, paskudny, brew ma niejaką. Ma oczywiście wady, bo na przykład ma takie przeloty. W ogonie też ma białe pióra, ale już ma rozpierzone. Tak? Już całość tutaj tego gołębia. No i przede Czyli wszystkim. Tutaj idziemy w roztoczański wysokolotny. Tak, nowy kolor. Idziemy w roztoczańskie, bo w dalszej części wyjdzie to w praniu. Czyli przed chwilką oglądaliśmy gołębie w nowym wariancie barwnym w rasie zamojski, a tutaj jest nowy wariant barwny w rasie roztoczański wysokolotny. Tak. Jest to akurat gołębie tygrysowate. Więc może kiedyś, za kilka lat, uda się ten kolor zarejestrować? No tak myślę, że nam się uda, bo pracujemy tam z Mietkiem i Mietek, co wyjdzie u niego czarne, to już po prostu przekłada na mnie, a ja to, co jemu jest wymagane, przekładam do niego. No, nie było to uregulowane na Zamojszczyźnie. Były takie gołębie parzone z jasnymi gołębiami, więc jest to takie... No, no, tak, ale tutaj chodzi o to, żeby, w gnieździe jest to żeby to rozdzielić. Tak, żeby to rozdzielić. Gołębie, które możemy zakwalifikować z czystym sumieniem do rasy zamojskiej, no. I do rasy roztoczańskiej wysokolotnej. Tak. Ten samiec został przywieziony. Czarne pazury. Przywieziony. Został po nim wyhodowany. Winerka klasycznie została przywieziona z Zamojszczyzny. Taka troszkę szymelka, troszkę ciemniejsza.
Nie pokaż pamiętam. Pokaż pracę, Janek, żeby kolor było widać. A pokaż może te skrzydła właśnie. Tutaj on ma przeloty, czyli to są takie wady, nie? Ale tu właśnie pokaż czyli, to pokrywę. O, tutaj kolor? Widać jest tą tygrysowatość, tak? Czyli tak. Jest połowa piórka? Nie, całe piórko, całe piórko jest czarne, musi być. Albo całe... Tak. Całe pióro, to nie mogą być. Nie może być ta sitowatość, okay. Jak jest u Krasego Zamojskiego, tylko, tylko pióra mają być w dwóch kolorach. On ogona nie ma, bo jest w trakcie pierzenia bardzo mocnego, ale uwierzcie mi, że mam zdjęcia tam na stronie Van Vet, że ogromna, przepiękny ten gołąb. Przepiękny gołąb, czarne pazury i tak dalej. W pierwszym roku był z winierką, czyli z taką tą jaśniejszą, taką miała, ja dobrałem taką specjalnie, żeby miała ciemniejszy dziób. Tam gdzieś hełma czy skądś ta samica była. I było wyhodowane dwa tygrysy, reszta były zmienniaki, jakieś tam czarne murzyny, całkowicie czarne lub z fartuszkami takimi. Jak to powinien mieć roztoczański, czyli były normalne roztoczańskie po nich jeszcze i zmienniak i dwa gołębie, jeden po pierzeniu był tygrysowaty, a drugi już jak się wyląk był tygrysowaty, czyli jak zarastał w pióra był tygrysowaty. Niestety po szczepieniu ten jeden padł mi, został jeden samczyk, syn. Syna prezentowałem już na wystawie. No tak, ale on wtedy był prawie czarny. Nie, już na wystawie był po pierzeniu. Już był po pierzeniu. Już był po pierzeniu, bo on, ten akurat gołębek był całkowicie czarny, był czarny z fartuszkiem. Takim normalny był, normalnie był murzynem. Pokazywałeś tego gołębia. Z czarnymi pazurami, a po pierzeniu został już tygrysem. On ma ładne oko. Pokaż to oczko, pokaż. Jak to mówił, murzyńskie oko ma. Brew niż ten ojciec. Nie? No one obydwa hodują młode, ojciec tamten. Pokaż, pokaż, jeszcze ogonek jest o fajny. Też posiada, bo tamta samica i samiec miały przyloty, więc posiada tego rodzaju wady, nie? To są już takie wady w tym typie. No ale z tego też się da wyjść. Do tego gołębia sprowadzona była samica czarna pana Marka Stawarskiego. Roztoczańska czarna samica. Tak, roztoczańska czarna samica. Ale to zaraz do tego wrócimy. Pokaż go w klateczce. Wrócimy do tego samca. Czyli on jest, to są ojciec i syn. Tamten był ładniejszy, no niestety po szczepieniu mi zjechał. Wróćmy do starego samca. W tym roku była nabyta samica od kolegi Andrzeja Misiaka, czarna murzynka. Normalna roztoczanka, czarna, tak jak tam sobie nazywamy te murzyny. I z niej były wyhodowane dwa całkowicie czarne i dwa, jeden murzynek. I drugi, który teraz jest, robi się tygrysowaty, to powiedzmy dwa całkowicie czarne złapał soku, bo nawet dobrze latały, nie skarżąc się, czyli po tym starym gołębiu, po tym starym gołębiu od kolegi Mariusza. Tutaj wyhodowałem, to jest murzyneczka. To jest też z tych tygrysów. Tak, to jest, ona jest normalnie roztoczanka. Ona będzie gubiła ten nie, kolor? Ta nie, już nie, ta już nie zgubi, ma wiadomo białe tu pióra. Myślę, że gdyby miała gubić ten kolor, to by były cienie, co na sterówkach? No tak i nie, no bo na przykład... Tak? Niekoniecznie, bo ten nie miał żadnych cieni. Aha. Tam były gołębie, które nie mają żadnych cieni, a jedna samiczka miała cienie. Tutaj wiadomo, nie wiem, czy to już będę konsultował tam z osobami, które tam hodowały te gołębie, czy tygrysowaty gołąb, wtedy już nie nazwiemy go tygrysem, chyba że będzie tygrys białogoniasty, może mieć w tym rysunku biały ogon, tak jak roztoczańskie mogą być białogoniaste, moim zdaniem powinny być, i tygrysowaty tego typu przeplatany ogon, jakieś tam mieszane sterówki kolorowe z białymi, czy powinno być w takiej tygrysowatości, no to jest kwestia dyskusyjna, no, bo ktoś powie, tygrys nie może mieć takich rzeczy, ale jest to taki gołąb stry zamojski, nie, no, więc powiedzmy, że to jest potomstwo po gołębiu, ona jest po gołębiu młodym, tak? Ona jest po gołębiu młodym. Tu jest kolejna samica, no i dwa były całkowicie czarne gołębie, no całkowicie czarne, które nawet nie rokowały, że... Tu jest samiczka. Białogoniasta. Białogoniasta. Właśnie po tej samicy pana Marka Stawarskiego, wszystkie pazury czarne, przepięknie zachowana tutaj ona.
ona już zmienia pióra. Zobaczcie, już jest tygryska. To będzie taki tygrys białogoniasty. Na dziobem gubi, tak. Tak, ale będzie miała przestrzały, ale ona zostaje do hodowli ze względu na głowę. I ten biały ogon. To jest dobra głowa dla Rostoczeńskiego, bo nie jest okrągłe czoło. Tak, i ona zostanie. No chciałbym powiedzieć, że przed pierzeniem ta samiczka, gdzie nie miała jeszcze tych białych piórek tutaj nigdzie, została zwycięzcą wystawy jako Rostoczański młody. No bo to jest Rostoczański młody. Tak, to była czarna murzynka z białym ogonem i została zwycięzcą wystawy. Czyli jest to gołąb o pięknej budowie, pięknej postawie. Gołębi Rostoczański. W ładnej głowie, wszystko to jest, co ma być jest, a tu mamy do tego nowy kolor. To są dwa gołębie, które zostały wyhodowane z samicy pana Stawarskiego, nie? I dwa czarne. Kolejne gołębie były wyhodowane po starym samcu. I teraz tutaj znowu powtarza się ta historia, którą tutaj poruszaliśmy wcześniej. Czyli jeżeli ty dążysz do uzyskania tygrysów, to ty nie szukasz na siłę tygrysów. Nie, nie. Tylko szukasz gołębi, które do nich pasują, bo wiesz, co do nich dopasować. Ja uważam, że w budowie jest przepiękna ta samica, która teraz czyli już, właśnie, szukasz już gołębi, ona już tygrysieje, nie? Żeby ten kolor utrzymać i jeszcze szlifować wszystkie pozostałe cechy, nie tylko kolor. No właśnie. Wrócajmy do starego samca, czyli ojca dla tych gołębi, dla tego samca i dziadka dla tych dwojga gołębi młodych, nie? Czyli tej czempionki. Dziękuję panie Mariuszu za doskonałego dziadka, który dał mi samca, z którego wyhodowałem czempiona wystawy. Także nie mógłbym sobie, panie Mariuszu, za 100 zł lepszego gołębia wymarzyć, niż mi pan go sprzedał. To są kolejne gołębie. Też już rozpierzone, ale już widać, że to będą gołębie w szerokim piórze strasznie, ale się już pierzą. Są to gołębie, samica do tego dziadka została sprowadzona od Andrzeja Misiaka. Tam z okolic Opola, Wrocławia, tak? Tak, tak. Andrzej mi wysłał czarną samicę, kupiłem od niego i proszę bardzo. Czarna murzynka, jak smoła po murzynach czarnych, proszę bardzo, tygrysy. Ten będzie ciemny. Też bardzo fajna budowa. Będzie ciemny, on głowę ma gorszą. Tutaj zobaczmy, tu będzie bardzo ładny gołąbek, który już, tu prawdopodobnie będzie samica. Tu już fajnie kolor się układa, tak równomiernie, nie? Zobaczymy po pierzeniu. Już się pokazuje, tak, żeby zobaczyć. To będzie drugie. Oczywiście były czarne też gołębie, nawet gdzieś tu coś lata. Czyli one po kolejnych pierzeniach mają rzucać... Znaczy one nie po kolejnych, one prawdopodobnie spierzą, raz, tak? Raz i już tak powinny... Może tam jakieś, wiadomo. Swój docelowy kolor. Tu jest kolejny gołąb. Są to bardzo gołębie, mówię, ogoniaste. No. Może, no to ja nie twierdzę, że nie, pewnie będą jaśnieć, no bo to ja, według mnie to samiec, jak go przywiozę, muszę zobaczyć zdjęcia. Nie zmienił. Bo miał czarny ogon. No musiałbym zdjęcia sprawdzić. A w zeszłym roku już ma białe pióra w ogonie. Już ma białe pióra, zobaczcie. To niepierzony gołąbek, naprawdę one są no super gołębie. Jeżeli chodzi, no i przepięknie w wyglądzie. I w locie przepięknie, bo tam dałem koledze Łukaszowi, który należy do nas, do stowarzyszenia, mieszka pod Mińskiem Mazowieckim. Dałem gołębia, który był potwornie długi, wyszedł taki ogromny, długi. On mówi, że on go gania dopiero jak jest wiatr, no i mówi, że jest przepiękny lot tych gołębi, przepięknie. Czyli z tego samca już mam w tej chwili 3 gołębie tygrysy wyhodowane. Czwarty jest w gnieździe. Jeszcze wygląda na czarnego, no zobaczymy co będzie, jak się zapierzy. I ten młody samiec, czyli syn tego gołębia pana Mariusza, zmienił kolejną samicę. To teraz, Janku, wracamy do tego samczyka. Czyli ten syn tego samca od pana Mariusza. Pana Mariusza. Dostaje kolejną samicę, jest to od Piotrka Woronieckiego samica, czarna murzynka z fartuchem, oceniona na wystawie pozytywnie. W tej chwili jest jeden czarny gołąbek. Jest to po prostu, tak jakby w tym
w obrębie jednej rodziny powstały tak jakby trzy osobne rodziny, z których będę po prostu już hodował te gołębie dalej. Dolewasz obcą, żeby żeby móc po prostu pracę nad tym kolorem, niezbyt bliskim pokrewieństwie. Czyli mamy tutaj Szymelkę, czarną murzynkę Andrzeja Misiaka i czarną murzynkę Piotrka. I z tego już jest to baza. Wystarczająca jej baza, naprawdę. Jeszcze jest chyba czarna, czubata murzynka, tygrysowata samica Mietka Sroki. To ona tam nieszczęśliwie jakoś nie może młodych wychować, biedaczka. Może jej przełożymy, może coś jeszcze się uda z niej wychować, żeby czubatość wszczepić w te gołębie, żeby powiedzmy za 2 lata czy 3 były również tygrysy czubate. Ładnie czubate gołębie. I to tyle nowości w hodowli Van Vet. Zapraszamy do obserwowania naszego Facebooka oraz obserwowania rywalizacji na gołębniku Zamoj Pigeon Love u Marka Kolińskiego. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję moim kolegom za odwiedziny. Dziękujemy również, pozdrawiamy kolegów hodowców. Ja również. Trzymajcie się, jeżeli macie jakieś pytania, dzwońcie. Janek, i wiesz, tutaj właśnie przyjechałem do ciebie z tą wizytą, żeby też pokazać hodowcę, który świadomie hoduje gołębie, tak? Dąży do tego, do czego, co by zaplanował, do obranego celu. No i ma osiągnięcia konkretne, tak? Jesteś hodowcą, który ma bardzo poważne osiągnięcia w lotach konkursowych. Gołębie zlatające z najlepszymi wynikami. Oczywiście tam się udało kolegom pobić w roku ubiegłym, natomiast chyba sami nie uwierzyli w to, czy to jest prawdą. Zobaczymy. Nie będziemy o tym dyskutować. Zobaczymy, może powtórzą, poczekajmy. W wystawach trafiło mi się jak ślepiej kurze ziarno, mistrza Kudybę rozłożyć na łopatki, ale to... Myślę, że przypadek i Wojciech już nie da mi po prostu na kolejnych wystawach zbliżyć się tak blisko. Ja muszę powiedzieć z perspektywy wspólnego gołębnika WG Zamój Pigeon's Loft, a przedtem EJB Zamój Pigeon's Loft, bo tutaj wspomnimy naszego wspólnego kolegę Jacka Breźnickiego. Jacek, latamy dla ciebie. Z którym rozpoczęliśmy tą przygodę i jednak w tych wszystkich edycjach tych wspólnych gołębników gołębie z hodowli Van Vet. Nie tylko bezpośrednio z Twoich drużyn, ale pochodzące z Twojej hodowli. No są takie gołębie spokrewnione z moimi gołębiami, bądź tak, wielu już te twoje gołębie typowo moje z moich par wyhodowane gołębie. I one po prostu się u nich też sprawdzają. No są to myślę, że gołębie w miarę uniwersalne, także... Także tutaj może powiedz coś, te twoje linie lotne gołębi, bo ty mówiłeś o tym już wcześniej, tak? Korzystałeś głównie z gołębi pana Kniazia. Tak, podstawą były gołębie hodowli Kniaź. Był tam są gołębie Dziwura też bardzo dobre, wspaniałe gołębie. Gnatek. No i wiadomo, gołębie mistrza Chyla. I gołębie, jeszcze Gnatek, Chyl, Kniaź, Mołdo, Janusza Mołdocha, bardzo dobre gołębie, zresztą siedzące w tych rekordowych moich bocianach, który tam jest taki samiec niebieski i uważam, że to jedne z lepszych gołębi. No i teraz w tej chwili zrobiłem gołębie, które bazują na... Jakby to powiedzieć, 2/3 Chyla, a wygląd mają całkowicie odmienny. Bo były tam dołożone gołębie Kniaź, bardzo są ogony z taką budką piękne. No i przede wszystkim są to petarda, bo ci dwóch hodowców ładnie się mi krzyżuje, może nie we wszystkich parach, ale w większości par ładnie się krzyżują, dają potomstwo bardzo lotne. Niektóre pary dają takie młode, bardzo harde, które od razu chcą latać i one mi giną. No ja już po prostu wiem, że z tych par trzeba młode przyklejać. No w tym roku większość musi... To znaczy, że szczepiamy lotki tam 3, żeby on przefruł. Może to ktoś stwierdzi, że to nie humanitarne, tam niektórzy agrafką spinają. Ja uważam, że to dla takiego młodego to jest na ten okres zatrzymania przy dachu, a nie on wyjdzie z kosza i poleci prosto, to już jest... No tym bardziej, że hodujesz gołębie na działkach letniskowych, gdzie jest kilkanaście hektarów gruntu,
który tak samo wygląda. Tak samo wygląda. I naprawdę go musi mieć olej w głowie, żeby wrócić na gołębnik. Także. Tak. Co coś jeszcze wyjąłeś na koniec? A to wrzuciłem samiczkę młodą z tego roku, która wyszła po samicy, która była wielokrotnie oceniana. Jej brat w tym roku wygrał tej samiczki wystawę w Sitnie. Przepiękna samica, która jest taka blankopowata, zostawiam ją sobie do hodowli. Jest to też, można powiedzieć, już z kilku pokoleń gołąb. Oczywiście gdzieś tam we krwi ma oczywiście gołębie pana Bełza, Olka, nie? Ale tutaj myślę, że jest to... No, złapałem takiego teraz taki bakcyl, że chciałbym gołębie białogoniaste i białolote. Czyli biały ogon całkowicie i równa ilość lotek białych. Mhm. Lub tylko białogoniaste. Mhm. No i jest już kilka takich gołębi dosyć ciekawych, może będzie możliwość już ich pokazania. Biały ogon, białe lota lub tylko biały ogon. Czyli wanwet cały czas coś się nie, dzieje. U mnie hodowla, ja myślenie hodowlane uważam, że... Nie hodujesz samic 15-letnich, które się nie niesą. Nie no, takich raczej nie hoduję, bo to dla mnie jest... Bo mnie, porażką. Zawsze, mnie zawsze to dziwi, że tam tak z tym rozrzewnieniem się te samice wspomina. A no to tam ktoś ma jakiś tam sentyment, ale trzeźwo na to spojrzeć. Zbuduje, tak. Trzeźwo na to spojrzeć, no to jest to w ogóle bezsensem, ale to jest sprawa tych tam panów, którzy tam sobie twierdzą. Czyli trzeba mieć do hodowli materiał dobry, ale też wiedzę hodowlaną. I na niej opierać przede wszystkim wyniki, tak, i plany. Nie tylko na zakupie gołębi, tylko wiemy, do czego no dążymy. Ja kupuję, to wiem, co kupuję, tak. No bo po prostu co mi brakuje. No, mam cały gołębnik gołębi żółtych, żółtokrasych. Są to gołębie na podbudowie Wojtka Kudyby gołębi. Ale no. Też jesteś w stanie pokazać nam, że w ciągu 2 lat, bo 2 lata temu ja u Ciebie nie widziałem żadnych gołębi w tym... Nie, no to hodowla gołębi uważam, że nie jest czymś trudnym, tak. Żeby wyhodować dużą ilość gołębi. Nie jest w określonym kolorze, tylko trzeba wiedzieć, jak to osiągnąć. Potem następuje taki już wyższy poziom, gdzie trzeba te gołębie wybrać, żeby one były... Selekcjonować je. No były wzorcowe, no i nie da się ukryć. No bo nahodować cały gołębnik, no to każdy może taczką i z wiadrem wody zanieść i taczką wjechać, wysypać jedzenie i od 100 gołębi wyhodować 300 młodych. No i już. To wcale nie będzie dużo. No nie może i nie będzie, no ale niektórym się nie zdarza ze 100 par wyhodować 10 młodych, bo nie szły w tym roku. Ojejku. Tak bywa. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania dotyczące hodowli gołębi, czy też ja o genetyce takiej typowo wam wiele nie powiem, może wam to powiedzieć Wojtek dużo. Ja mogę wam opowiedzieć na temat latania gołębiami, typowo sportowego takiego latania, żywienia, o doborze materiału, gdzie takiego materiału szukać. Zachęcam do oglądania właśnie kanału Zamo i Pigeon Loft i obserwowania naszej rywalizacji. No, sam osobiście mam chęć tam znowu, do... Znowu ten łobuz. No to nie, no był ten, w czubie, także. Także ten gołąb. Nawigator go parę sekund przeskoczył, ale. Tam rywalizacja jest fajna. Ja osobiście czaję się na gołębia 777. Jest to, siódemki z Leska, jest to gołąb z Tomaszowa, tak. Krawczyka. Leszka Krawczyka. Leszka Krawczyka. Uważam, że będzie to dobry gołąb do mojej hodowli, do gołębi czerwonych, czerwonohrabych, tego typu latających. Tak nie? Jest, żeby tutaj ten gen lotności... Nie da się ukryć, że jest to gołąb wybitny w tym kolorze, bo może on taki śraki łeb ktoś będzie się dopatrywał. Niech mi ktoś pokaże 5 takich gołębi, które latają 5 godzin i potrafią mi, przypuszczam, więcej polecieć. I być czerwono krasę. I być czerwono jakieś krasę, czy krasę ogólnie. Tak, niech ktoś pokaże takie gołębie. Chylę czoło. No i właśnie, i teraz kwestia jest taka, że w Twoich rękach jest tutaj wielka szansa na to, że w krótkim okresie czasu poprawisz te cechy, które chcesz poprawić, a zatrzymasz te, które były ważne. No w tym roku było bardzo fajnych żółtokrasych gołębi, bardzo fajnych żółtych, które bardzo ładnie szły do góry, bardzo się spisywały. No i no niestety, jak latałeś z murzynami, to zawsze ten sokół, który jest tu 2 kilometry dalej, wybierał je. No ja w tym roku mogę sobie powiedzieć szczerze, że zeżar 50 gołębi młodych, nieliczne ocalały, które latały.
praktycznie pozbawił mnie szans zrobienia lotu konkursowego w tym, no bo ja teraz uczę młode, młode się uczą, sokoły i... Na potęgę, 4 razy dziennie poluję. No niestety. Także Janku, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Ja pozdrawiam za i zapraszam do hodowli Wanwe. Jeszcze raz się pożegnamy z kolegami. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego, koledzy. Wojtek już w międzyczasie pojechał z synkiem do domu, z córeczką, także pozdrawiamy jeszcze Wojtka i wszystkich hodowców gołębi zamojskich, rzodrzeńskich, wysokolotnych. Hodujcie zamojskie! Tak jest. Te gołębie są piękne na niebie, to jest polska rasa. Lot jest wspaniały, piękny. Coraz więcej hodowców rezygnuje z pocztowych, czy z budapeszteńskich wysokolotnych, czy z rollerów. Dzwoni do nas, kupuje zamojskie i zachwyca się tym pięknym lotem w Zenicie na niesamowicie wielkim pułapie. Pozdrawiamy Cię, Janku, serdecznie. Wszystkiego dobrego. Cześć.